Nie byłbym z firmy telekomunikacyjnej, gdybym nie wspomniał regulacji czy deregulacji tego rynku. Ona jest konieczna, natomiast ja przeżyłem na własnej skórze i skórze mojej firmy to, jakie są skutki regulacji takiej bardzo dwubiegunowej i bardzo ekstremalnej, która temu rynkowi, na którym ja działam dzisiaj, dość znacząco zaszkodziła. I to nie tylko w Polsce, ale na poziomie całej Europy. Więc myślę, że tutaj deregulacja, rozsądna deregulacja rynku dla mnie jako konsumenta jest bardzo ważnym pierwszym elementem. Drugi element, też dla nas niezmiernie ważny biznesowo znów, to jest to, jak spojrzymy na rynek, czy jak uregulujemy kwestię smart meteringu, jak to się ładnie mówi po polsku, i smart gridu, czyli czy w tych nowych projektach będą się znajdowały zdecydowane ruchy w kierunku wprowadzenia inteligentnego zarządzania energią, bo jedną rzeczą są OZE, a inną rzeczą jest wykorzystywanie nawet bardzo konwencjonalnej energii, ale w niekonwencjonalnie rozsądny sposób. I tutaj dla wszystkich firm telekomunikacyjnych no jest ogromna szansa na współpracę. To jest może mniej kwestia regulacji prawnych, a bardziej kwestia kierunków strategicznych. Dzisiaj trochę się dzieje tak, że mamy dwa modele. Są modele potencjalnej współpracy z firmami z mojego sektora, no ale mamy też firmy energetyczne, które wręcz budują swoje zdolności telekomunikacyjne. I teraz pytanie, czy ta strategia długoterminowa to będzie strategia, w której ja zacznę poszukiwać gazu łupkowego pod siedzibą telekomunikacji polskiej i ewentualnie oprócz miedzianych zacząć kupować kable do linii wysokiego napięcia. Czy też, no miedziane zawsze chętnie, czy też raczej model, w którym wykorzystamy potencjał rynku telekomunikacyjnego i rynku energetycznego po to, żeby promować rozwiązania już u końcowego konsumenta, czyli właśnie smart metering. Jak rozumiem, te liczniki inteligentne gdzieś wypadły ostatnio z agendy. Myślę, że to jest dość proste do wprowadzenia. Mamy silnych, z punktu widzenia moich technologii, mamy silnych graczy na rynku, wielu graczy na rynku, jest możliwość współpracy. W tym samym, jako trzeci temat, bardzo ważny w tym samym duchu, to jest temat współinwestycji. Dzisiaj budując każde przyłącze energetyczne od domu, dziecinnie prostą operacją jest wrzucenie kabelka, który oprócz miedzianych żył energetycznych, ma jeszcze jedną, przepraszam bardzo, ale szklaną, dostarczającą internet. Myślę, że współinwestycje właśnie wobec tych ogromnych potrzeb inwestycji energetycznych to jest coś, co bardzo by pomogło w tych pozostałych agendach, nie tylko energetycznych, ale też tych cyfrowych, których od nas oczekuje Europa. Już tak kończąc, ostatnim elementem to oczywiście dekarbonizacja na poziomie emisji dwutlenku węgla bardzo mnie interesuje, ponieważ wciąż mnie denerwuje to, kiedy moi koledzy z informatyki obniżają konsumpcję energii, a słupki mam wciąż na poziomie najwyższym w grupie Orange, bo akurat mamy dużo węgla, więc jakby się dało ten węgiel dekarbonizować, wciąż go wydobywając, to było bardzo miło, bo w słupkach CSR-owych wyglądałbym lepiej.